Z planami dotyczącymi likwidacji rejonu energetycznego Wieluń zapoznali się tym razem członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Wieluniu oraz Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w Wieluniu. Przypomnijmy zatem krótko, że specjalny program łódzkiego oddziału Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. zakłada konsolidację rejonów i posterunków energetycznych, a co za tym idzie przyłączenie Wielunia do Bełchatowa i pozostawienie w naszym mieście posterunku energetycznego. Do Wielunia przyjechał zatem ponownie dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź Teren Witold Filipiński, który raz jeszcze wyjaśniał, na czym będą polegały zmiany. Dyrektor generalny zapewnia, że firma nie planuje zwolnień pracowników, aczkolwiek w jej strukturze funkcjonuje program dobrowolnych odejść. Z tych programów skorzystało kilkanaście osób. W naszym oddziale skorzystało z tego około 44 osób w ubiegłym roku. Doliczając do tego kwestie naturalnych odejść, w roku ubiegłym oddział Łódź Teren opuściło 117 osób. Szanowni Państwo, to jest ponad 9% zatrudnionych. Ponad 9%. Obrazowo mówiąc, to jest liczba pracowników odpowiadająca jednemu rejonowi. W ciągu roku opuścił nasze szeregi jeden rejon. Ale przecież nikt nie powiedział, że w związku z tym jesteśmy zwolnieni z tego, aby nasze obowiązki, które wynikają z ustawy Prawo energetyczne, realizować gorzej, nieterminowo i narażać się tu na konsekwencje w postaci czy to skarg od odbiorców, czy to reakcji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub też UOKiK-u. W żadnym wypadku. Oczekiwanie jest takie od zarządu i dyrekcji, że pomimo tego ubytku kadrowego nadal będziemy realizowali swoje zadania w sposób nie gorszy, a nawet lepszy niż dotychczas. W dyskusji wzięli także udział związkowcy, którzy stoją naturalnie w obronie pracowników wieluńskiego rejonu i zdecydowanie sprzeciwiają się jego likwidacji. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tylko w aspektach ekonomicznych rozpatrywać likwidację naszego rejonu energetycznego. Powiem tak. Nawet gdyby te aspekty ekonomiczne, to myśmy ich nigdy nie usłyszeli. Ile my zaoszczędzimy w związku z tym, że rejon zmieni nazwę, część pracowników zostanie, część pracowników będzie dojeżdżać dalej, część spraw będzie można załatwić tutaj na miejscu, a inną część trzeba będzie pojechać lub poprzez kanały teleinformatyczne obsługiwać. Takiej odpowiedzi na pytanie ile, tak, żebyśmy my jako pracownicy wiedzieli, ok, przychylamy się, bo w firmie jest kłopot, potrzeba pieniędzy i spróbujmy poukładać tak, żeby te pieniążki wypracować. Chcemy, żebyśmy rozmawiali o problemach tej ziemi, o problemach mieszkańców, których dotyczy, te problemy, które są związane ze zmianami w strefie obsługi energetycznej odbiorców. Ja celowo nie nazywam to konkretną firmą, bo ja już pracowałem w zakładzie energetycznym, w spółce S.A., na dzień dzisiejszy pracuję w dystrybucji. Proszę Państwa, to jest ta sama firma, która dostarcza Państwu energię elektryczną. Mimo, że w międzyczasie została podzielona na dwie firmy, bo wcześniej również sprzedawaliśmy tę energię. To, co Pan Dyrektor powiedział. I ja nie będę ukrywał, że o tym chciałbym rozmawiać. Witold Filipiński na spotkaniu po raz kolejny zaznaczył, że zmiany w firmie w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu naszego powiatu i obsłudze technicznej. Dzięki zastosowaniu tego specjalnego programu firma zaoszczędzone pieniądze przeznaczy m.in. na budowę elektrowni atomowej, bo to ma w planach. Jeśli pewnych działań nie podejmiemy i nie przewidzimy ich dzisiaj, to za chwileczkę może się okazać, że Państwo jako klienci będziecie mieli do nas pretensje nie o jakość obsługi klienta, tylko o cenę tej usługi. To my zawsze musimy wyważyć z jednej strony jakość obsługi klienta, z drugiej strony cena. Pytanie retoryczne, bo nie oczekuję odpowiedzi. Czy wolicie płacić drożej, ale być obsłużeni dobrze? Czy wolicie, żeby jednak gdzieś wyważyć to i być obsłużeni tak, jak przewidują przepisy, czyli nie gorzej niż tam jest zapisane, co chroni Was i chroni nas, ale też jednocześnie nie przepłacać za tąże usługę. Jak mówiliśmy o tych programach dobrowolnych odejść i o tych potencjalnych oszczędnościach i skąd pieniądze, to powiem tak, to prawda. Grupę te programy dobrowolnych odejść w tym roku kosztują, ale nie odtwarzając tego zatrudnienia, to te korzyści w latach kolejnych przekładają się już na konkretne niewydatkowane pieniądze, czyli na pieniądze, które można będzie przeznaczyć na inne cele.